Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Korytowie. Dzień zaczyna się jak zawsze, pełny energii, motywacji, ale i wypełniony pewnym spokojem. Ale czy wszyscy z uczniów są dziś spokojni? Rany Julek, gdzie jest mój klucz do szafki? Nigdzie go nie ma. Pewnie ktoś mi go zabrał. Ach. Wszedł do mnie Karol z samego rana, jakiś taki wystraszony. Mówi do mnie, że zgubił jakieś klucze, ja mówię, dorobi się i wszystko będzie dobrze. No właśnie. Kurczę, nigdzie nie ma tego klucza. Ajajaj, nigdzie go nie mogę znaleźć. Wszędzie już chyba szukałem. Ciągle z Karolem gram w piłkę. Dzisiaj jakoś nie chciał. Nie wiem, co się z nim dzieje. Uważam, że to mógł być ktoś ze szkoły, ale kto? Sama nie wiem. Mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni. Podejmujemy interwencję. Razem z całą ekipą zmierzamy do pomieszczenia, w którym osoba, która się tam znajduje, wie dosłownie wszystko. Doszły mnie słuchy, że Karol zgubił klucz i z tego powodu bardzo się smuci. Uważam, że nie jest to powód do zmartwień, a sytuacja nie do rozwiązania. W zasadzie jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Co mu doradzić? Może niech przyjdzie do mnie, nauczę go układać kostki Rubika. W razie potrzeby zapraszam do siebie. Ten Karol to jakiś dziwny jest. Ciągle chodzi po szkole i szuka jakiegoś klucza. Karol ma zawsze problem z tymi kluczami. No właśnie, na podwórku też je gubi. On to też zawsze klucza zostawi. Raz zostawił nawet na boisku. Och, Karol. Mijają kolejne godziny, niestety klucza Karol nie może znaleźć. Krząta się po szkolnych korytarzach, ale nigdzie go nie ma. Rany, Julek. Nie mogę znaleźć mojego klucza od szafki. Karol robi jakąś aferę, że klucza zgubił. Te klucze wszystkie takie same. Po co jakąś aferę robić? Zmierzamy więc do Centrum Sportu i Rekreacji w szkole, czyli na salę gimnastyczną. Czy tam znajdziemy odpowiedź? Często Karol bywa w tych miejscach. Zobaczymy. No właśnie, Karol z klasy piątej. On dzisiaj przyszedł na WF bez butów. Bardzo mnie to zaniepokoiło, bo on zawsze wszystko zmienia, zawsze jest przygotowany. A tym razem, no aż byłam zaskoczona. No ale dopiero potem dowiedziałam się, że on nie ma kluczyka. Karol wyglądał dzisiaj nieciekawie. Słyszałam, że chodzi o jakiś klucz. Widziałam, jak Emelka jakiś znalazła, ale ona powiedziała, że ją to nie obchodzi i ma swoje sprawy. Ja mam swoje sprawy i tyle. Ta cała sytuacja z kluczem już przerasta, ale w sumie robi wrażenie. Przyszła do mnie Jagoda i powiedziała, że Karol zgubił klucz. Och, Karol. Nie może nigdzie znaleźć tego klucza. Musimy opracować plan. Musimy znaleźć ten klucz. Jako pierwsi do akcji wybrały się dzieciaki z punktu przedszkolnego. Grupa mocno zorganizowana, pozytywnie zakręcona, gotowa do akcji. Wyszliśmy na dwór. Dzieci aktywnie włączyły się w poszukiwanie klucza. Skusiłabym się nawet o stwierdzenie, że zachowały się dość ekspresyjnie. Niestety, mijają kolejne godziny, klucza brak. Karol podąża za tropem w odnalezieniu tego jedynego swojego klucza. Klucza, który w jego dłoniach jest niczym miecz samuraja, który nigdy nie rozstaje się ze swoim orężem. Zaczyna mnie martwić ta sytuacja z Karolem. Zastanawiam się, jak mu pomóc. Niepokoi mnie ta sytuacja z kluczami Karola. Może razem mnie poszukamy. Pomożecie? Pomożemy! Szkoła po raz drugi podejmuje rękawice. Tym razem włączają się nawet osoby, które nie chcą zdradzać swojej persony. Szukamy tego klucza i nie możemy go znaleźć. Może Kalina coś wie, bo Kalina jest mądra i wszystko wie. A ja tam nic nie wiem. Razem z klasą drugą szukaliśmy tego klucza. Nigdzie go nie było po całej szkole. Tak, to prawda. Osobiście jestem zszokowana tą sytuacją. Co z tego będzie? Nie wiem. Szukaliśmy. Kluczy Karolka wszyscy szukali. Jesteśmy tym szukaniem już, wiecie co, naprawdę bardzo zmęczeni.
Dlatego niestety, pomimo wszelkich starań, zaangażowania tylu osób w poszukiwanie kluczy Karolka, muszę stwierdzić z przykrością, że niestety klucz się nie odnalazł. Ale nie ma się co martwić. Będzie dobrze, klucze są zapasowe. Pomimo starań i zaangażowania tyle osób, nie udało się odnaleźć klucza. Przyszło nam trzymać się tylko jednej zasady. Zasada, która mówi, że nadzieja umiera jako ostatnia. Słuchajcie, ja jadę do domu. Trudno, mam tylko kamizelkę i plecak. Rany Julek! Słuchajcie wszyscy, klucz był pod kapturem. To teraz nie wiem, co on do mnie ma.